Przez cały rok, zwłaszcza w czasie wilgotnej pogody, możemy znaleźć kisielicę kędzierzawą. Spotkać ją możemy na drewnie drzew liściastych. Owocnik jest owalny, kulisty, bądź o nieregularnych kształtach. Wierzchnia część jest ciemna, z reguły nawet czarna. Gdy nasiąknie wodą, staje się miękka, galaretowata. Po wyschnięciu jest twardą skorupą. Owocniki łączą się ze sobą, tworząc różne kształty. Inna nazwa kisielicy to wypotek. Kisielica jest grzybem niejadalnym. W krajach skandynawskich na kisielicę mówi się masło trola. O wiele ładniejszym grzybem jest trzęsak pomarańczowo-żółty. Jest grzybem jadalnym, choć nie posiada smaku ani zapachu. Grzyby z rodzaju tremella, w tym m.in. trzęsak, są wykorzystywane w kosmetyce ze względu na swoje właściwości wiązania wody. I rzeczywiście, w dotyku jest to istna galaretka wypełniona wodą. Rośnie na drzewach liściastych przez cały rok, w szczególności jesienią, a nawet zimą, gdy temperatury są powyżej 0 stopni. Jest to bardzo ładna ozdoba lasu. Niekiedy, z reguły wśród młodych drzew, możemy spotkać takie, które miejscami są pozbawione kory. Mówimy wtedy o spałowaniu. Spałowanie polega na obgryzaniu przez jelenia czy inne parzystokopytne zwierzę kory, która zawiera niezbędne dla niego składniki pokarmowe. Spałowanie zimowe, takie jak tutaj widzimy, jest znacznie łatwiejsze do zabliźnienia się niż spałowanie letnie. To drzewo ma szansę przeżyć, mimo tego, że miejscami jest pozbawione kory. Nie należy mylić spałowania z czemchaniem czy też osmykiwaniem, czyli wycieraniem z cypułu, ochronnej warstwy, która pokrywa poroże jeleni. Aby ograniczyć możliwość spałowania młodych drzewek zimą, leśnicy w lesie często instalują wszelakiego rodzaju lizawki. Na górnej części takiej lizawki jest umieszczony blok soli, często wzbogacony makro i mikroelementami. Waga takiego bloku to najczęściej 10 kg. Dzięki opadom deszczu sól rozpuszcza się i spływa po okorowanym kawałku drzewa. Zwierzęta przyzwyczajają się do lizawek i chętnie odwiedzają je w okresie zimowym. Nad wodą coraz częściej możemy spotkać ślady żerowania bobrów. Bobry są w Polsce pod ochroną gatunkową, a ich zamiłowanie do obgryzania drzew liściastych jest znane od pokoleń. Gąsówka rodawa jest uważana za grzyb niejadalny, a wręcz trujący dzięki zawartości muskaryny. Posiada łukowato wygięty kapelusz z podwiniętym brzegiem, w kolorze od żółtego do czerwono-brązowego. Blaszki są gęste, zbiegają się w trzonie. Początkowo są białawe, z czasem w kolorze kapelusza. Jej inna nazwa to lejkówka podwinięta. Występuje do późnej jesieni, a nawet jak widać do początku zimy. Oczywiście, jeżeli zima jest łagodna. Jemioła pospolita jest rośliną pasożytniczą, należącą do rodziny sandałowcowatych. W mitologii celtyckiej była symbolem płodności i wszelkiego rodzaju świąt zimowych. Viscum album, bo tak brzmi jej nazwa łacińska, posiada właściwości lecznicze, choć także potrafi być trująca. Zgodnie z doktryną Paracelsusa, wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Wszystko zależy od dawki. Jemioła wytwarza niepozorne kwiaty, z których powstają owoce, zawierające śluzowaty miąższ.
To właśnie dzięki śluzowi nasiono przyczepia się do kolejnego drzewa, które zostaje następnym żywicielem. Chrząszczem, którego możemy spotkać w czasie łagodnej zimy, jest bycznik. Do roku 2004 był pod ochroną gatunkową. Obecnie jego zasięg nieco bardziej się rozprzestrzenił, zapewne dzięki zmianom klimatu. Chociaż w Niemczech i Czechach nadal jest pod ochroną. Samce mają trzy wyrostki, dwa po bokach i jeden mniejszy na środku przedplecza, czyli części za głową. Jest koprofagiem, czyli miłośnikiem odchodów, najczęściej jelenia bądź sarny. Żyje do 2 lat i dorasta do 25 mm. Jego angielska nazwa to Minotaur Beetle, a myślę, że z tym mitycznym minotaurem ma trochę wspólnego. Tymczasem polem lasem. Do następnego. Cześć.